Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj witam Was bukiecikami trzykrotek, ponieważ przycięłam swoje trzykrotki, które już bardzo mocno od ostatniego czasu się rozrosły. Niektóre pędy były już bardzo długie, niektóre były lekko łysawe, więc stwierdziłam, że trzeba je przyciąć, nadać im taki fajny pokrój, żeby one rosły też troszkę do góry, a nie tylko zwieszały te swoje pędy, więc tak też zrobiłam. Tutaj one się ukorzeniają w tym momencie. No, pewnie trochę to potrwa, ale część dosadzę do tych, które już mam, a część na pewno wsadzę w osobne doniczki, bo wszystko mi się tam nie zmieści. I z tymi trzykrotkami to jest, słuchajcie, tak, miałam podciąć je tylko trochę, a podcięłam dosyć sporo. Tak jak z włosami, idziecie do fryzjera, chcecie 2 cm, wychodzi 10. No i tak to wyglądało właśnie w przypadku cięcia moich trzykrotek, ale mam nadzieję, że to wpłynie na nie tylko dobrze, pobudzi je do wzrostu, do rozkrzewiania się i będą bardzo, bardzo ładnie rosły. Ciekawa jestem, czy Wy też już zaczęliście jakieś cięcie, czy nie. No ja właśnie zaczęłam te trzykrotki, przycięłam peperomię i jeszcze kilka roślin, bo stwierdziłam, że to już jest odpowiedni czas na właśnie takie zabiegi i będą miały sporo czasu teraz, żeby fajnie rosnąć w lecie. Pewnie jeszcze w lecie trzeba będzie je zaraz przyciąć, tak myślę, bo one szybko rosną i od ostatniego cięcia bardzo mocno mi przyrosły, także wydaje mi się, że to nie wszystko, jeżeli chodzi o cięcie w tym sezonie. Oprócz trzykrotek przycięłam też jeszcze moją małpkę, bo tak jak widzieliście na poprzednich filmach, ona miała taki jeden długi, łysy pęd i to mnie strasznie już denerwowało i stwierdziłam, że w końcu przyszedł ten czas, że mogę go obciąć. Przycięłam też ceropegię, bo ceropegię chcę trochę zagęścić, dlatego też ten pęd będę próbowała ukorzenić. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Nie mam doświadczenia z ceropegią, bo jeszcze nigdy jej nie rozmnażałam, ale mam nadzieję, że ładnie pójdzie. Włożyłam ten pęd do mokrego perlitu, no i mam nadzieję, że coś zacznie wypuszczać. Chciałam Wam jeszcze dzisiaj pokazać dwie moje sansewieriowe nowości, ponieważ w końcu udało mi się upolować tę sansę, którą chciałam mieć, czyli tę, która ma takie paseczki na liściach, zobaczcie, wzdłuż, cała jest w te paseczki, bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się to podoba i właśnie na tę polowałam, kiedy kupiłam poprzednią sansewierię, tę, która stoi tutaj i zaraz zobaczycie, czym one się różnią. Zobaczcie, ta nie ma takich paseczków, ma tylko po bokach, w środku jakieś tam pojedyncze są, ale to nie jest to samo. I właśnie w momencie, kiedy ją kupowałam, to myślałam, że to jest właśnie ta jaśniejsza, a niestety nie. I mam dwie takie same, bo to już wcześniej miałam, także teraz mam dwie takie same sansy, ale to nic, wiecie. Tutaj na tych półkach właśnie jedyne, co mi się utrzymuje, to sansewierie, także tutaj tylko sansy będę stawiała. Na razie jest dracena, ale ona podrośnie, to na pewno stąd wywędruje, bo w zimie niestety nic innego mi się tutaj nie utrzymało, dlatego też stawiam na sansy i tak chciałam zapełnić te półeczki. Myślę, że przyjdzie tu coś jeszcze, już ta moja kolekcja sansewierii jest całkiem pokaźna, muszę Wam powiedzieć. Chcę Wam pokazać jeszcze drugą nowość, taką zwykłą właśnie zieloną upolowałam. One od czasu do czasu się pojawiają. Ja kupowałam oczywiście w Biedronce, bo jak żeby inaczej. I ona, słuchajcie, jest taka fajna, kompaktowa. W ogóle wszystkie te odmiany Honey są właśnie takie nieduże i one dzięki temu tutaj na półce będą mi idealnie pasowały. O właśnie, dlatego takie. Myślę, że jeszcze coś tam do mojej kolekcji trafi. W ogóle jeżeli chodzi o sansewierię, to dość dużo już mi przybyło tych roślin. Myślę, że kiedyś nagram dla Was film o wszystkich moich sansewieriach. Nie zawodzi mnie też scindapsus, bo zobaczcie, wypuszcza w końcu tego liścia, także coś tutaj będzie się działo. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że szybko mu pójdzie ze wzrostem. Tutaj na dole postawiłam cenantę, bo mi się fajnie komponuje z tą marantą. Przyniosłam też tutaj tą cytrynkę, tudzież mandarynkę, którą w końcu udało mi się przesadzić do mniejszej doniczki. Wygląda zdecydowanie lepiej, no i na razie stanęła tutaj. I przyniosłam też z góry koleusy. W ogóle coraz więcej roślin muszę z góry znosić, dlatego że będziemy tam coś zaczynać działać, no i one po prostu tam przeszkadzają, także przyszły też tutaj koleusy. Koleusy docelowo pójdą w tym roku na dwór, zarówno te, jak i te fioletowe, które tam są i myślę, że tam będzie im zdecydowanie najlepiej. Mam problem z tym grudnikiem, słuchajcie, bo
Tutaj są dwie takie gałązki, które są bardzo ładne, jędrne, natomiast ostatnio wyciągnęłam też jedną gałązkę, która tak jak widzicie jest pomarszczona i ona była tak jakby bez korzeni i w ogóle nie chciała pobierać wody. No i widać, że z tą rośliną coś tutaj jest nie tak. Włożyłam to z powrotem do podłoża z nadzieją, że się ukorzeni, ale nie wiem, co z tym będzie. Chyba też będę musiała zmienić doniczkę na mniejszą, zostawić tylko te dwa pędy, które są rzeczywiście ukorzenione. No i cóż, niewiele mi zostało z tego grudnika, bo tak mi się dzieje już jakiś czas i to też jest grudnik z Biedronki i co chwila jakiś właśnie pęd mi obumiera i nie wiem, dlaczego tak się dzieje, więc tutaj, jeżeli macie jakieś doświadczenia z grudnikami, to dajcie mi znać, co może być z nim nie tak. Staram się go oczywiście nie przelewać, bo wiem, że on nie lubi. Stoi tutaj też w miejscu, które jest w miarę słoneczne, blisko okna, także nie wiem, co mu może przeszkadzać. Mam też takiego malutkiego ogródnika, który wcześniej stał na półkach, teraz przestawiłam go tutaj. No i on ma się bardzo dobrze, też go przesadziłam, więc teraz trochę może nie wygląda, bo jeszcze nie zaklimatyzował się dobrze, ale ogólnie nie mam z nim problemów. Przynajmniej do tej pory nie miałam, bo nie wiem, jak będzie po tym przesadzeniu. A tu, słuchajcie, mój fikus pumila też stanął i w końcu ruszył. W końcu wiosna na niego dobrze wpłynęła i zaczął wypuszczać nowe, młodziutkie listki na tych swoich niedużych pędach. On był taką bidulką kupioną w Leroy Merlin. No i mam nadzieję, że się teraz zacznie krzewić i że ładnie pójdzie do góry. Chciałam też Wam pokazać tę Sansę, którą całkiem niedawno Wam pokazywałam, że wypuszcza babyka i zobaczcie, jaki ten babyk jest już duży. Ja już myślę, że niedługo będę go musiała chyba oddzielić od tej matki, bo przez to, że on tutaj rośnie, to ta sansewieria jest tak jakby krzywo, nie może rosnąć prosto, a jeżeli ją wyprostuję, no to krzywie tego, więc myślę, że za jakiś czas będę chciała go oddzielić, ale na razie jeszcze wydaje mi się, że jest za mały. Fajnie też zaczął rosnąć mój silwerek, zobaczcie, wypuścił jednego liścia i drugi już idzie w kolejce, także też chyba tutaj jest mu całkiem dobrze, mam nadzieję, że też będzie w miarę szybko rósł. Przycięłam tego, bo on wypuścił bardzo dużo takich bardzo słabych pędzików, cieniutkich, z malutkimi listeczkami. Zostawiłam tylko tutaj ten jeden, z nadzieją, że coś zacznie wypuszczać, a wszystkie inne przycięłam i mam nadzieję, że będzie lepiej. Mój asparagus też wypuścił nową gałązkę, natomiast troszeczkę gorzej ma się sprawa z tym asparagusem, bo on bardzo dużo gałązek zrzucił, bardzo dużo listków zrzucił. Odcięłam właśnie też całe gałązki, które były zażółknięte, ale też wypuszcza nowe. To nie jest tak, że tylko zrzuca, więc mam nadzieję, że się pozbiera i że będzie mu coraz lepiej teraz, jak tego światła jest tutaj więcej. Natomiast na razie nie wygląda fajnie, wyglądał zdecydowanie lepiej wcześniej. A tu na lodówce zamiast paprotki stanęło epipremnum, które było ukorzeniane z tych pociętych sadzonek kiedyś i bardzo ładnie się już zaczyna rozrastać. Też już widzę, że kolejne liście wychodzą, a paprotkę, słuchajcie, wyniosłam na górę, zcięłam ją do zera, no i czekam. Mam nadzieję, że coś wypuści, bo już naprawdę było z nią tragicznie, nie chciałam, żeby tutaj stała. No i w związku z tym stwierdziłam, że nie ma sensu i ścięłam ją do zera, zobaczymy, czy odbije, czy coś z niej będzie. I na koniec jeszcze malutka aktualizacja fikusa. Czasem dostaję o niego pytania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tego fikusa, to dałam mu nowy patyk, żeby wyprostować tę część, która tutaj odrosła po cięciu. Tak jak wiecie, wypuścił tylko jeden pęd w miejscu cięcia, tutaj nic więcej się nie zadziało. Natomiast idą kolejne i bardzo powoli to idzie. Tutaj widzicie, jest jeden. Tutaj tak jakby zaczyna się krzewić w drugim miejscu. Gdzieś tutaj widziałam nawet na tym, który odrósł od właśnie tutaj, który odrósł w miejscu cięcia, że też on się będzie krzewił. No i tak ogólnie wygląda to dobrze, że coś tam się będzie z nim działo. Mam nadzieję, że w końcu fajnie się zagęści, będzie takie fajne drzewko, chociaż on nie wygląda wcale źle. Ale ogólnie bardzo bym chciała właśnie, żeby się rozkrzewił. No i mam nadzieję, że w tym roku się to uda. I to by było chyba wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmie pokazać i powiedzieć. Napiszcie mi, czy Wy też już tak na maksa przesadzacie rośliny, przycinacie je, czy wszystkie zabiegi już wykonujecie, czy jeszcze trochę czekacie. Ja powiem Wam, że już wszystko robię, z niczym nie zwlekam. Jeżeli mam coś do przesadzenia, to przesadzam, jeżeli mam coś do przycięcia, to przycinam. A teraz już dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam cieplutko, do następnego, cześć!